dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie stylizacje wybrałam na najważniejsze dni w ostatnim czasie, między innymi na premierę mojej kolekcji kosmetyków. Dodatkowo zobaczycie, jak odwiedziłam rodziców i powitałam nowego członka rodziny. W tych wszystkich dniach wybrałam stylizację z elementami garderoby od Missguided. W dzisiejszym odcinku będę miała dla Was kod rabatowy. Z kodem Weronika macie 20% zniżki na cały asortyment na stronie Missguided. Dodatkowo stworzyłam dla Was lookbook z rzeczami, które ja zamówiłam sobie ze strony Missguided. Wszystkie linki do tych ciuchów znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Cofnijmy się pamięcią o kilka dni i zobaczcie sami, jak wyglądała moja wizyta w dworku moich rodziców i jak wyglądało przywitanie nowego członka rodziny, jak zareagowała na niego chmurka. Wzięłam ze sobą stare rzeczy chmurki, ponieważ nowy członek rodziny, czyli piesek, którego kupili niedawno moi rodzice, jest naprawdę malutkim szczeniaczkiem. Widziałam go tylko na zdjęciach i już nie mogę się doczekać, aż go poznam. I jak pozna go też chmurka, bo to też zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Wzięłam im stare legowisko chmurki. Zobaczcie w ogóle, jaka słodka smycz. Jak pamiętam, odebraliśmy chmurkę, to była jak chmurki pierwsza smycz, która tak naprawdę później okazała się niepraktyczna i kupiliśmy jej taką zwykłą na rzemyku. Więc ja te wszystkie rzeczy, które zostały po chmurce, dzisiaj biorę właśnie dla Dyzia, bo tak nazywa się ten mały szczeniaczek. Zobaczę się też wreszcie z moją siostrą Nadusią, już nie mogę się doczekać. Jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście stawiacie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, żeby nic Was nie ominęło, a ja już zabieram się do auta i jedziemy. Wojtku malutki, ty piękny. Okej, to już idę. No, papa. Nadusia nie wie, że przyjeżdżam. Nie. Zaraz będzie mieć niespodziankę, ona jest teraz u koleżanki. Ja szybko zjechać autem na dół, żeby zrobić Nadusia niespodziankę, bo Nadusia nie wie, że przyjeżdżam. Jaka chwila wyczekania! O Boże! Jaki malutki! Ej, on nic nie waży! No nic nie nic waży! Nie waży. Ja może z kofino waży! Jezus Maria! Jestem słodki! O Jezu! Jaki mały! Poznajcie Dyzia. Dyzia to nowy członek rodziny. Jaki słodki, o Boże! Ma dopiero 3 miesiące. Dopiero 3 miesiące ma? Jaki jesteś słodki! O, ale buziaczki daje cały czas! Ej, to pięknie zasuwa. Jaki fajny. Ej, on jest mniejszy niż chmurka, jak ją wzięliśmy. My, naprawdę. To był najmniejszy szczeniak. Ej, jaki słodziak jest. Jest mega słodki. Przypomina mi się, jak chmurka była taka mała, że się mieściła w jednej ręce. Taka malutka kulka była. Teraz mamy w rodzinie już dwa pieski. Na poznanie chmury z Dyziem. Uwaga! Ale ona go nie będzie atakowała. No, ja wiem, że nie, tylko musi się na ona się go będzie. Tak, ona będzie go niuchała na początek. Dobra, nie, ona go. Patrz, ona jest ciekawa, co to jest. Idzie sobie pozwiedzać. Zobacz, jak chmurka urosła. Jak chmurka urosła, nie wiem co. Nie, nie wolno szczekać. Dyzio! Nie, nie bądź zazdrosna. Jaka duża jest. No, ona jest strasznie duża w porównaniu do niego. O, ja ją polizał! Chodźcie! Dyzio! Nie zaciepaj go już, nie zaciepaj. Nie, no nie wytrzymam, nie za słodki.
czas na test godności z moją siostrą Nadusią. Zobaczymy, czy się będziemy dzisiaj zgadzać. Kto częściej je słodycze? Łatwo. Kto jest oczkiem w głowie rodziców? 3, 4. Nadusia, wiadomo. Nadusia jest oczkiem w głowie rodziców. Ja w pierwszej klasie dostałam 2, no ale... No ale z drugiej to nic. No tak? Mi się wydaje, że się dobrze uczyłam. To możemy dać... No dobra, dajmy nas obydwie. Kto ma więcej koleżanek? No, mi się wydaje, że teraz Zara. To... Nie, ty. Dlatego, że... Bo ty masz te z młodości. No mam, to faktycznie. No jakby sumować wszystkie moje znajomości z całego życia, no to by było ich mnóstwo. Ale tak na teraz, ile ja mam koleżanek, a ile ty masz? Ty masz cały czas jakieś nowe koleżanki. No tak, a w szkole w ogóle jest tak, że się ma cały czas jakieś nowe koleżanki, nie? No jak teraz jest zdalne, ale jak byłaś w szkole, to cały czas miałaś jakieś... No to... Razem. Razem. Kto jest bardziej wysportowany? Co? Jak to ty? Nie. Jak to ty? Ja. Kto więcej czasu w ciągu dnia spędza ze swoim zwierzątkiem? Ja dopiero dostałam. Tak, Nadusia teraz ma pieska. Ale jakby obliczyć teraz, ile ty spędzasz ze swoim? To dużo. To dużo. Teraz jeszcze dużo jest mniejszy, więc dam ciebie, bo teraz się, jak się ma takiego malutkiego szczeniaczka, to się z nim spędza po prostu 24 godziny na dobę, bo się chce cały czas na niego patrzeć. A poza tym jeszcze jak on słodki, więc no nie można mu odmówić. Nie można, to prawda, nie można mu odmówić. Kto się częściej kłóci z Kacprem? 4. Nadusia. Nadusia się częściej kłóci z Kacprem, ale to jest takie też trochę na żarty. Nie? Nie wiem. Nigdy nie wiesz? Nie wiem. Kto się głośniej śmieje? Oj, tutaj jest łatwe. Zdecydowanie Nadusia. Kto ma więcej fobii, czyli boi się większej ilości rzeczy? Oj, myślę, że tutaj... No nie wiem. Ty? Bo ja jestem młodsza i jakby ja mogę się bać nawet osób. Ja też się boję osy, co ty gadasz? Ja też się boję, bo ja mam osy. Oczywiście, że razem. Kto więcej czasu spędza w telefonie? To jest ciężkie. Myślę, że ja. Nie, ja. Tak? Jak to? No, chyba, że w dworku, no to... W sumie? A, nie, ty. Kto jest bardziej oszczędny? Mi szczerze się wydaje, że Nadusia. Wera sobie zawsze kupuje jakieś folie na auto lub jakieś rzeczy. No a ja... I co to znaczy, że nie oszczędzam? A ja oszczędzałam na psa. No i bardzo dobrze, dlatego dałam ciebie, że ty jesteś oszczędna. No tak, bo ty oszczędzasz i z tego, co zawsze jak wiedziałam, to ty zawsze oszczędzasz. A ty wydajesz rzeczy na słodycze. To też prawda. Kto jest bardziej wrażliwy? Mi się wydaje, że obie jesteśmy wrażliwe. Ja dałabym siebie zdecydowanie na pierwszym miejscu, że jestem wrażliwa, ale ty też jesteś bardzo wrażliwa. I myślę, że w ogóle obie tu jesteśmy. Mamy tak po mamie. Kto się szybciej denerwuje? Mi się wydaje, że ty. Tak. Co nie? Ja. Daję ciebie. No. Dlatego, że ja się na przykład denerwuję na Kacpra, ale na Werę nigdy. Na Werę nigdy. No, my się zawsze chyba zgadzamy, nie? Tak. No. To ma większy porządek w pokoju. Oj! Chociaż teraz, dzisiaj mam bałagan, ale powiedziałam już Karolowi, że jak wrócę, tylko to posprzątam. Ale mi się wydaje, że ty masz częściej bałagan. Jak? Na przykład. Oho, będzie obrona. Nieprawda. Zobaczcie, ale jak ja mam lekcję, to czasami, jak ja wyciągnęłam krytki z piórnika, a pani już, jak już skończę, to wtedy pani od razu zadaje jakieś zadanie, no i nie mogę tego od razu posprzątać, a potem już muszę odrobić następne lekcje, a potem muszę... Kto dłużej śpi? Kto dłużej śpi? No nie wiem, bo Wera nagrywa. Ale mi się wydaje, że mimo wszystko ty dłużej śpisz. Godzinowo, ale wcześniej wstajesz. No, ja tak, wstaję. Tak, jesteś rannym ptaszkiem. Tak. I zawsze mnie budzisz, jak jestem w domu i śpimy razem, to zawsze mówisz, 6 godzina. Teraz wstawaj! I ja wtedy tylko takie, o nie, znowu. To jest szybsze. Proszę? Tak. Jak to, ale z czym? W bieganiu? No, tak. Nie ma szans. Zrobimy wyścig. Kto bardziej lubi pierogi? To ja uwielbiam pierogi. Ale to jest Ruskie są moje. Moje.
Moje. Moje, ale zależy jakie, czy ze sklepu, czy mamy. Nie, no tylko mamy. No to mamy. No to mamy, to ja. To ja. To ja. To ja. To ja. Dysio jest przesłodziakiem i mam nadzieję, że z czasem jak będziemy przyjeżdżać do moich rodziców razem z Murką, to jeszcze bardziej się polubią. A teraz zobaczcie krótki lookbook stylizacji z użyciem produktów Misguided. Te produkty wybieram również na co dzień i właśnie buty z Misguided wybrałam również na premierę mojej kolekcji kosmetyków. Zobaczcie sami, ile emocji towarzyszyło mi w tym dniu. Dzisiaj jest ten dzień, czyli dzień premiery mojej kolekcji. Będziemy robić live na 3 kamery, których ja nie będę mogła kontrolować, więc tym bardziej trochę się stresuję. Później przyjdzie też ekipa, będzie mała imprezka, no i mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak się wygląda, czujesz? Fajnie, ale trochę się stresuję, ale tak jak zawsze. Ale myślę, że już zaraz zejdziemy i ten stres... Chcecie przyjść do picia. A jest coś alkoholowego? Tak. Już jestem prawie gotowa do live'a. Macia mnie już troszeczkę podmalowała. No i zaraz będziemy na live'ie dalej kontynuować makijaż. Cześć, witamy was. Cześć. Na live'ie. Powiedz, jak się dzisiaj czujesz w tym premierze? Trochę zdenerwowana, ale jeszcze bardziej podekscytowana w tym dniu. Nie spodziewałam się, że tak będzie ten dzień wyglądał, że wiesz, nie dowierzam, że to jest właśnie ten dzień, w którym mogę przyznać, że to jest premiera kolekcji, którą wspólnie stworzyłam z nim. Jasne, my też jesteśmy super podekscytowani, bo jest to pierwsza polska współpraca dla marki Makeup Obsession. Długo razem nad nią pracowaliśmy, bo prawie rok, tak. Więc to jest naprawdę mega super. Ja powiem jedno, ona mi tak do ciebie pasuje, ta kolekcja. To są takie kolory właśnie Versof. I nimi zrobimy makijaż oczywiście jak najbardziej, ale to są takie kolory, które pasują chyba każdej z nas. Tak. Bo to są brązy, to są brudne róże, to są kolory cieliste i na tym się skupmy. Ale powiem wam jeden taki szczegół. No. Tego, co w sumie nikt spoza grona osób z Revolution nie wie, czyli ta kolekcja miała wyglądać zupełnie inaczej. Miała przeważać róż, wiecie. Ale jest trochę różu. Tak, jest trochę różu, został ten detal, ale pamiętam jak planowaliśmy sobie tą kolekcję jeszcze rok temu, to ona, ja wyglądałam zupełnie inaczej. Gdzieś tam wolałam... Zobaczcie, ile czasu trwa stworzenie tej kolekcji. Tak. To nie jest tak, że to z dnia na dzień powstaje i to jest naprawdę wielki szacun, bo ja sama też wiem, z czym to się wiąże. Ja może pokażę cienie, bo one zrobiły na mnie chyba największe wrażenie, te cienie. Dzięki. Tak, bo są naprawdę bardzo fajne kolory. Słuchajcie, oprócz tego, że są klasyki, tutaj gdzieś pokażę wszędzie, o tu i tu. Są klasyczne kolory, które pasują każdej z nas, to też są takie kolory, które możemy dodać nawet jako akcent. Ja to dzisiaj zrobię. Jak
twoja paletka. Ta paletka jest genialna. Możemy tak wykonturować twarz, wykonturować oko i tu mamy jeszcze dwa kolory. Mamy róż, który możemy nałożyć też na powieki, żeby odświeżyć, zrobić test odmładzający kolor, słuchajcie, nawet na powiece. Więc możemy sobie właśnie nałożyć go też jako cień na powiekę, rozświetlić kąciki i tu mamy cały make-up. Tylko potrzebujemy jeszcze podkład. No i może trochę pudru. No tak. I to wszystko. I jeszcze? To w sumie? A i brwi, no. Nie, brwi zrobimy też. Kolekcja Weroniki jest już dostępna w sprzedaży online na Kokolita, Minty Shop, Ezebra i Kozacka Drogaria, a także od 8 kwietnia we wszystkich drogeriach Rossmann w Polsce. Fajnie! Tak, super, gratulacje Weronika. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za live'a. Buziaki oczywiście. Cześć! Wszystko? Brawa! Właśnie skończyliśmy live'a. Tak prezentuje się mój make-up z wykorzystaniem kosmetyków z mojej kolekcji. A teraz czas na świętowanie. O kurczę, pieczone. O kurczę. Super robota, naprawdę. Dzięki wszystkim za przybycie. Ja oczywiście się zaraz rozryczę. Co to? Twój bar. Twój bar. Driny Team Sufi. Może chmurkę możesz wybić. Zarąbiście, zarąbiście. Dzięki wielkie. Proszę się tutaj dzisiaj najprawowicie świętować i dziękuję wam bardzo, że jesteście, bo to dużo dla mnie znaczy. Od programu, od jakichś różnych rzeczy do gigantycznego sukcesu. Dzięki. Da się zrobić. Dzięki, a ludzie razem to są. Mocno, mega dużo emocji. Ja tylko się modlę, żeby się nie rozpłakać, bo się zaraz rozryczę i tyle będzie, bo już się chciałam rozryczeć. Hummus z suszonymi pomidorami. Muszę to testować. Wygląda bardzo smakowicie. Ty masz dietę? Tak, i to taką sztywną, taką łuk. Wiesz ile tu, no ja może nie wiem czy w ciemnym chlebie są węglowodany, ale w zwykłym jest tyle węglowodanów. Trzeci rok. Ej, zajebiście. Kurwa, rok do roku coraz grubszy. Zatwierdzona? Zatwierdzona? No, zatwierdzamy, no. Uwielbiam cię, jesteś niesamowita, naprawdę. Dziękuję ci bardzo. Ja ci dziękuję. O? Muszę cię nagrać, czekaj. Ja cię umaluję. Pokaż, jak wygląda? Ja go będę malował. No, no, dawaj, wrócę. Kasper umie malować, bo on... Ale tak ładnie, ładnie. Ale ładnie tak, no. A nie za dużo tego? Nie. Nie? Nie. Mogę się już przeglądnąć? Nie. Czemu? A kiedy będę mógł? Brozer nakładam. No. Ale już wystarczy chyba, co? Nie. Jeszcze nie? To nie, to jest błyszczyk. Nie no, nie, pomału. Nie, błyszczyk też, no chłopie, no co ty? No robimy ten całkiem fajny, innowacyjny make-up, no. Wchodzisz teraz do plus jakiegoś fluorescencyjnego i... Tak, no fajnie. Co, jeszcze błyszczyk? Nie, no nie, może nie. Myślę, że powinieneś robić kursy jak malować. Ha? No, serio. Co? Jezu, od przodu to wygląda jeszcze gorzej niż od boku. Ale co? Pogasz. Co mi się nie podoba? Zajebiście. O, legit. Ale wiesz, wiesz o co chodzi? To widzisz trzyma takiego zawsze tekczkowego. O, teraz leci nieźle. Proszę bardzo, kto ma ochotę? Więcej. Tak, więcej? Tak wyglądała premiera. Bardzo się cieszę, że wam się spodobała. Oczywiście wszystkie linki do ciuchów, które widzieliście w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie tego filmu. Także serdecznie was zapraszam. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic was nie ominęło. A ja życzę wam spokojnych świąt i widzimy się w
kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!